długopis w dłoń, bo to uzależnienie. Myślisz, toń, ale to przeznaczenie. Może stracić rzecz materialną, nigdy nie zatraduszy. Postawa nagana, nic dobrego nie wróży. Tak serio, marański ród dzieli mnie od rodziny. Jestem inny zupełnie, z innej ulepiony gliny. Jak bohater tragedii i tragicznej ironii, mój statek płynie dalej. Choć już masz dawno spalony, nie będę zadowolony. Dopóki czuję pustkę, te wersy dowartościowują mnie. Ubieram chustkę, czuję ból ogromny, to coś jak tsunami. Bo nieraz dotknąłem dna, często obiema stopami. Dokładnie tak. Tam nazywam się Robert Jasiński. Wszyscy dookoła mówią na mnie Jasik. Tworzę pod pseudonimem Raptomania, tworzę rap. Tworzę już jakieś dobre 2 lata. Trochę już tym siedzę, no mniej więcej wiem co i jak, wiem na czym stoję. Dokładnie tak. Życie to skarb, nie możesz ciągle uciekać. Sprawdź ile jesteś wart. Tak serio, niebo musi poczekać. Musisz poczuć to, by to zrozumieć. Życiem nazwę dno, bo inaczej nie umiem. Muszę wziąć się w garść, zawalczyć o swoje. Odkrywa masa, ładuje naboje. Kupić można opinię. No, to jest tak, że te piosenki zazwyczaj one są, że tak powiem, emocjonalne. One są o miłości. Oczywiście nie tylko, ale w większości są o miłości. Myślę, że chciałbym przekazać to, że po prostu bez miłości nie da się żyć. No, tak jest świat zrobiony, że po prostu każdy musi mieć, no nie każdy, ale większość musi mieć swoją drugą połówkę tego, żeby się spełniać, no i... Zyskasz pomocy, bo gdy wracasz tam ponownie, musisz użyć przemocy. Ze znów musisz patrzeć macę, wie, zapłakane oczy i powtarzać te same słowa. Aż do północy nie wystarcza na nic kasy, pewnie nie wiesz jak to jest. Ostatni kawałek chleba, oddać siostrze, by mogła coś zjeść. To zazwyczaj jest tak, że piszę o sobie, tak... No wszystko to, co piszę, jest jakby tak kawałkiem mnie, że tak powiem. Na przykład sobie idę sobie do szkoły, widzę coś i mnie to zainspiruje i na początku, na przykład jak idę gdzieś na dworze, to wiadomo, nie mam jak zbytnio tego zapisać, no chyba, że na telefonie, nie? Ale na przykład gdy jestem w szkole czy coś, to zaraz kartka, tutaj wersy, tam wersy i to tak jest. To jest tak z nieraz. No na przykład jak jest lekcja nudna czy coś, no to wiadomo, wolę sobie napisać jakiś tekst, no to coś mi da, nie? A na przykład siedzę na takiej matematyce i robię jakieś nowe zdanie. Wiem, że z tym sobie poradzę. Mam przewagę nad tobą i nad umysłem władzę. Kontroluję każdy ruch w przeciwieństwie do ciebie. Chcę założyć rodzinę i pokochać kobietę. Wiesz, niszczysz mi życie, nie pozwalasz uczyć. Nie mogę dać się ukuć, po czym do was tu wróci. To dotyka wszystkich nas, życie na ciągłe krawędzi. Mentalny skurwysyna, który popija tu bledzi. Z ulubionym moim utworem na pewno jest Nieupadny. Bo... W tym traku tam jest, no, jestem cały ja, no, wszystko to, co się u mnie dzieje w domu i w ogóle, i dookoła, i jest taki najbardziej prawdziwy, taki ma szczery przekaz i wydaje mi się, że jest najlepszy, no, jeden z najlepszych przynajmniej. Nie muszę być najlepszy, wiem, że takich jak ja wiele, ale ja niosę ten przekaz tym, co pieprzą w mordek knebel. Zatykam rym wszystkim, którzy to ustalają. Zamiast wydać na ćpanie, oddaj tym, co nie mają. Możecie pomyśleć, sprzedał się to frajer, ale nie znasz prawdziwej przyczyny, więc podaj to dalej. Że nie pochodzę z miasta, że nie mam możliwości. Zamknij ryj, przyczynku prawilności. Ja lubię moją wieś, bo tu jest spoko, tu jest w zimę, tu jest w miarę ładnie, w lato też jest pięknie. Tylko chodzi o to właśnie możliwości, nie? W mieście miałbym więcej możliwości, no chociażby, nie wiem, poznać innych raperów czy cokolwiek, nie? I w innym mieście, jeśli już w jakimś mieście, to tylko w Toruniu. No, wydaje mi się, że to jest ładne miasto. No, a w innym państwie, no to tak nie bardzo mogę powiedzieć, bo w sumie nie byłem nigdy za granicą. Siema, jestem Robert Jasiński, pseudonim Jasiń, tworzę pod pseudonimem. Budzę się rano, od razu w głowie myśl taka jak zasypiam. Chcę cię mieć już i spadam jak liść. Bo boję się reakcji, chyba to w końcu to nie zatrzymam się na stacji. Coś do ciebie czuję, próbuję dać ci znak. Nie wiem czy go czytasz, jestem jak wolny ptak. Ja robię to tak, bo chcę by było pięknie. Ale stoimy w miejscu, ja trzymam cię za rękę. Kolejny... Jedną z dziewczyn, które udzielały się w moich kawałkach, to jest moja kuzynka Natalia. Mieszka niedaleko mnie, nawet w tej samej wiosce. Druga to jest Oliwia Wiśniewska. Ona, poznałem ją w gimnazjum, jak chodziłem do gimnazjum jeszcze. No i dlatego po prostu, bo one mają dobre głosy i tak to wychodzi. Tak, pomagają mi, dużo osób mi pomaga. A, no to w sumie było tak, że w szkole była jakaś uroczystość i ja miałem coś tam śpiewać, zdaje się, tak dobrze pamiętam. No i panie tam zauważyły, że mam dobry głos i w ogóle. No ja już tam zaczynałem się bawić trochę w ten rap i tak dalej.
No i bo ja nie miałem w domu nawet żadnego mikrofonu, żeby nagrywać. Studio załatwiły panie z mojego gimnazjum, do którego uczęszczałem, pani Syrocka i pani Ada. Za studio zapłacił wójt, za co mu dziękuję oczywiście szczerze. Do wszystkich ludzi trzeba mieć szacunek, tym bardziej gdy walczą o nasz dobry wizerunek. Szanuj swą pracę, szanuj szkołę i rodzinę. Podatki i śmiercią to cię nie ominie. Ja prędzej zginę niż się oddam w ręce władzy. Chcecie to mnie bierzcie, ja też mam swoje układy. Pierwszy system kulawy i wszystkie hejty. Jesteście lepsi to pokażcie, udawane skejty. Wiem, że tak już macie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Ale pomyśl choć przez chwilę mój przybrany bracie. Powtórz to tacie, powtórz to swoim synom. Hip hop to kultura, on nigdy nie zginął. Najbliższy czas, no to jest, mam kilka tracków nagranych, które muszę wrzucić do sieci. Też mam dużo tekstów, które po prostu muszę nagrać. No zawsze chciałem mieć klip. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się zagrać jakiś support w Toruniu, w jakimś klubie czy coś. Zawsze chciałem po prostu zarabiać z rapu, nie mieć w ogóle innych zajęć, tylko po prostu robić to, co kocham i cały czas brnąć do przodu przed siebie i robić to jak najlepiej i po prostu być w tym całym. Na pewno rodzina, na pewno prawda i progres. Żyj swoim życiem, bądź sobą na zawsze. Masz przeciwnością, masz silny charakter. No skopię w czaszkę, te znam to uczucie. Gdy chcą już się grzebać w błocie i gruzie. Nie poddawaj się, wiesz, bo ktoś by dał ci to życie. Zrób z niego pożytek, to co najlepsze. Ja też mam ciężko, ale pierdolę to. Niech to będzie motywacja dla tych, których doświadczyło życie. Mordo, z fartem.